Zaczynamy. ...2022 rok, nawet październik, 6 dzień. Jest godzina 8:40. Już? No. Jesteśmy czas. U źródeł Łyny. Wyruszamy w czwartek i dzisiejszy dzień, jutrzejszy, nazywa się Marszem Twardzieli. A twardziel to jest tkanka, która odpowiada za twardość drewna. A nie choroba trędowatych Słowian. Można ewentualnie mówić, że to jest marsz pancerników. Potęga morska i turystyczna. Gdzie byłeś? Umyć twarz i ręce. Woda rzeźka. Przyjemnie od rana. Powiedz, który jest dzisiaj i gdzie jesteśmy i co robimy? Października. 2022 rok. Jesteśmy nad rzeką Łyną. Pomiędzy dwoma jeziorami, których nas nie pamiętam. Po noclegu. Teraz zabieramy się do śniadania. Na zdrowie. Smacznego, dziękuję. Będziemy jedli coś konkretnego. Owsianka. No tak. Gdzieś tam sobie płynie. W tej chwili chyba już pod tamtym brzegiem. Tak. I widzieliśmy też. Piąty film z serii Prasłowiańskie starożytne kąpielisko dla jeleni. Ta nazwa poprzednia się rymowała. Tu w tle musimy jest. Musimy sobie przypomnieć. Prasłowiańskie jeleniowe kąpielisko wypoczynkowe. Wypoczynkowe to pasuje. Obok rezerwatu Kobędzy. Kobędze biegają. Kobędze, tak, w kółko. Ślady są. No dobra.
Brunner musi coś z tego filmu skręcić. Nie wiem, jak on to zrobi z tymi aktorami. W ten sposób po 22 godzinach marszu, jednym noclegu, znaleźliśmy się znów u stóp kamienia Kobędzy. Co jest kluczowe dla naszej wyprawy. Nazwanej... Jak? Nie mogę powtórzyć, bo YouTube tego nie zaakceptuje. No właśnie. Kobędzy. Rymuje się z Kobędzy. Idziemy zobaczyć, czy nam zniszczyli samochód. Nie miałeś to... coś powiedzieć. A, bo, że coś tu siurka. O, siurka. Kurwa.